Dzień dobry, witajcie. Powiem wam, że mam wrażenie, jakby jakoś strasznie długo mnie to nie było. A to nieprawda, bo przecież filmy na kanale pojawiały się regularnie. Zresztą film z łazienką nagrywaliśmy w dniu, kiedy go oglądaliście, więc... W teorii jestem na bieżąco, ale mam wrażenie, że dawno tak po prostu do was nie gadałam. Więc dzisiaj sobie to nadrobię. Dzisiejszy film będzie taki trochę przegadany, a trochę też merytoryczny w związku z tym, co widzicie za moimi plecami. Powiem wam, że mamy tutaj niezły Saigon na chacie, dlatego że nasi sąsiedzi mieli już zakończony remont. Niestety okazało się, że nie wszystko u nich w mieszkaniu zostało wykończone poprawnie. Konieczne są poprawki. Powiem wam, że po prostu jak słucham tych historii, to strasznie mi przykro, że jest jakby wokół budowlanki i ogólnie wszystkich tych rzeczy takich okołodomowych, też wiecie, stolarka i nie tylko, bardzo dużo ludzi, którzy się biorą za tą robotę, nie mając o niej zielonego pojęcia, bo potem bardzo trudno jest wyciągnąć konsekwencje wobec kogoś takiego. Mam nadzieję, że naszym sąsiadom się uda, bo tak się składa, że ich ekipa ma robi im pod górkę z uznaniem reklamacji, o tak. Mimo, że w umowie miejsce na tą reklamację jest. Także obecnie jest tam inna ekipa, która robi te poprawki, w związku z czym rzeczy naszych sąsiadów, żeby było łatwiej logistycznie, leżą o tutaj u nas. Wiecie, no mieszkamy naprzeciwko siebie, więc łatwiej byłoby to i w ogóle łatwiej było to przenieść przez drzwi po prostu na przestrzał, niż gdzieś wywozić, więc to, co byliśmy w stanie przygarnąć, przygarnęliśmy. Powiem wam, że się cieszę, bo mamy naprawdę fajnych sąsiadów i tak się ciepło na serduszku robi, jak sobie pomyślę, że w jakiś taki drobny sposób, naprawdę drobny, ale jednak troszkę mogliśmy im pomóc. Także fajnie, fajnie. No a z takich rzeczy mniej sympatycznych, to powiem wam, że ostatnio przeżywam jakiś kryzys istnienia. Mniej więcej od października mam taki okres w pracy non-stop, że tej roboty jest strasznie dużo, a ja jestem taka, że swoją pracą niestety się bardzo przejmuję. Przez to cały czas chodzę zestresowana, taka poddenerwowana. Mam wrażenie, że wiecznie siedzę przy komputerze i to nie jest do końca prawda, bo w weekendy normalnie odpoczywam i tak dalej, ale wiecie, sama taka tam myśl o pracy, która mi non stop towarzyszy, strasznie mnie stresuje. Już jestem totalnie przeorana tym tematem. Mam po prostu dosyć, a najbardziej denerwuje mnie to, że to moje takie zmęczenie, przemęczenie, ta moja głowa jakby rzutuje nie tylko na pracę, ale ogólnie po prostu na nasze życie. I jak wiecie lub nie, mam problemy z insulinoopornością, powinnam się tym zająć i ogarnąć. Tymczasem po prostu moje starania się na to, żeby wyjść z tego, tak naprawdę poszły w odstawkę. Niestety. Teraz już jest lepiej. Miałam w piątek kryzys, słuchajcie, taki dramatyczny. Nie wiem, ile czasu płakałam. Andrzej musiał po prostu biedny przed mnie cały czas czuwać. Ale mówię wam to dlatego po prostu, żebyście wiedzieli, że no, ludziom się tak dzieje. I to nie jest nic złego, że czasem mamy taki gorszy okres. No i ja właśnie taki miałam i przez to się trochę zaniedbałam i już sama siebie rozzłościłam do tego stopnia, że stwierdziłam, że nie, no pora w końcu coś z tym zrobić. Także jeżeli o mnie chodzi, to słuchajcie, zaczynam po raz kolejny, ale tak sobie myślę, że ilekroć cały czas próbujemy coś ze sobą zrobić, to jest naprawdę dobrze, bo najgorsze, co można zrobić, to chyba się po prostu poddać. Ja tak sądzę. No ja mam sporą motywację. Także mam nadzieję, że w końcu ją wykorzystam w odpowiedni sposób. Mam już nową panią dietetyk, jestem po pierwszej konsultacji i teraz będę czekała na mój plan, taki naprawdę pode mnie spersonalizowany. Mam nadzieję, że taki będzie, bo choć o pierwszej pani dietetyk na początku też miałam dobre zdanie, to potem wyszło jak wyszło. I się rozczarowałam na maksa. Także mam nadzieję, że tym razem to rozczarowanie mnie nie spotka. Teraz umówiłam się do dietetyka już tak bardzo z polecenia. Dietetyka, który pomagał mojej kuzynce. Wiem, że ta jej dieta to naprawdę to nie było kopiuj wklej, tylko coś takiego bardzo pod nią spersonalizowanego. I mam nadzieję, że w moim przypadku też tak będzie. Naprawdę. Bardzo na to liczę. Mam nadzieję, że ułatwi mi to trochę życie.
staram się pilnować. Dzisiaj drugi dzień dopiero. Także no zobaczymy, jak długo wytrwam. Początki tak naprawdę, po tym jak się dowiedziałam, że mam problemy z cukrem, miałam niezłe. Potem przyszła właśnie przeprowadzka. W październiku też jakoś tak niefortunnie wyszło, że bardzo dużo się pojawiło tej pracy i ten stan się tak jakby utrzymuje do teraz. Jestem, wiecie, w takim ciągłym pędzie. Ale mam nadzieję, że to się powoli będzie normować i po prostu wyjdę z tego wszystkiego, bo sama siebie mam już trochę dosyć. Tak, o. No tylko właśnie, tak chciałam się tym z wami podzielić, żebyście wiedzieli, że tak się ludziom zdarza. I chciałabym się też wytłumaczyć z pewnej rzeczy, bo czasem piszecie do mnie na Instagramie, jakby co, to link do mojego Instagrama będzie gdzieś tutaj, a w zasadzie nazwa mojego Instagrama będzie gdzieś tutaj. I ja to bardzo doceniam, jak się odzywacie i pytacie właśnie o łazienkę, o kuchnię, głównie o te tematy remontowe. Czasem jak sobie z wami dyskutuję, to gdzieś tam docierają do mnie takie głosy, że a, czasem te filmy są nudne i tak dalej. I ja to wiem, słuchajcie. I ja się z tym zgadzam i niestety macie rację z tym, że wiecie... My nie robimy tego tak na co dzień, na pewno nie robimy tego dla pieniędzy, tylko robimy to dla siebie i czasem tak się po prostu w życiu zdarza, że nic ciekawego się w nim nie dzieje, po prostu jest troszeczkę nudniejszy okres. No i tak było u nas, bo mamy dużo pracy. Także wybaczcie nam to. Ze swojej strony mogę wam powiedzieć, że staramy się, żeby te filmy były jak najciekawsze, ale nie zawsze na to mamy energię, czas i możliwości. Także tak, koniec mojej paplaniny jako takiej, bo widzę, że strasznie długo już do was gadam. Przejdźmy może do tematu tych drzwi, bo ostatnio wspomniałam o tym właśnie w niedzielnym filmie przy okazji łazienki. Pojawiło się o to pytanie, dostałam też jakieś tam wiadomości, także żeby była jasność, to teraz sobie porozmawiamy o tym, co widzicie za moimi plecami. No i wracam już do was, stojąc przy obiekcie tego zamieszania, czyli przy naszych drzwiach. Drzwiach bardzo dużych, bardzo ładnych i bardzo białych. Białych dlatego, że tak nam obecnie po prostu pasuje do tego, co sobie założyliśmy, jak ma wyglądać nasze mieszkanie. A poza tym tak sobie myślę, że białe drzwi będą pasować zawsze do wszystkiego. Jak nam kiedyś przyjdzie do głowy zmienić wystrój wnętrz w tym mieszkaniu, to myślę, że te białe drzwi dalej będą prezentowały się mimo wszystko dobrze. Jeżeli chodzi o nasz konkretny model, słuchajcie, to jest Berge 7. To są drzwi wyprodukowane przez firmę DRE. Od razu też dodam, że one się wydają duże, na pewno też w kamerze, bo one są duże. To nie jest standardowy wymiar drzwi. Zazwyczaj w mieszkaniach i w domach stawiamy na 80. W naszym przypadku drzwi to 90. Czyli 90 cm ma same skrzydło, razem z ościeżnicą jest to nieco ponad 100 cm. Także naprawdę jest to spory otwór i dzięki temu właśnie też spore skrzydło. Wyglądają moim zdaniem przepięknie. Ja tak sądzę, ale powiem wam, że przeraża mnie to, jaki był ich koszt. I może zacznę od tego, że interesujące jest to, że przy wydawaniu tak dużej liczby pieniędzy, potem jeszcze okazuje się, że za klamki trzeba dodatkowo zapłacić. My się zdecydowaliśmy na najprostsze klamki, w zasadzie jakie były w ofercie. Chromowane, bardzo proste, tak jak widzicie tutaj, nie ma żadnych dziwnych zagięć, skosów i tak dalej. One kosztowały chyba 200 zł za sztukę, tak mniej więcej, pewnie byłyby trochę tańsze, natomiast zdecydowaliśmy się też na zamek łazienkowy. On się znajduje we wszystkich drzwiach w naszym mieszkaniu, to nam podpowiedzieli znajomi. Podobno w przyszłości może nam się to przydać, zobaczymy czy tak będzie. No, natomiast tak jak mówię, już z tym zamkiem klamka kosztowała powiedzmy jakieś 200 zł, natomiast same skrzydło kosztowało, uwaga, 3000. Sekunda ciszy dla naszych portfeli. Uważam, że jest to dosyć dużo, a na pewno jest to dosyć dużo, jeżeli zaczniecie sobie myśleć o tych ofertach, które są dostępne w takich sklepach jak Obi, Castorama czy Leroy Merlin. Tam można już za 1000 zł kupić całe drzwi. No i skąd ta różnica? Ano stąd, że po prostu z innego materiału te drzwi są wykonane. Bardzo często w tych tańszych rozwiązaniach dostępnych w marketach budowlanych drzwi są wykonane z takiego plastra miodu, czyli one są takie jak puste w środku. No i na pewno są też dużo lżejsze, natomiast te drzwi, one są całe wykonane z płyty, to skrzydło jest naprawdę ciężkie i jedno takie skrzydło waży około 50 kg, jest to kawał materiału i do tego to, co na nich widzicie, to co jest białe, to nie jest okleina, tylko to jest lakier.
Dzięki temu te drzwi powinny nam posłużyć dłużej, raz, że powinny być bardziej odporne na jakieś zarysowania, wgniecenia i tego typu rzeczy, a dwa, powinny sobie lepiej radzić z wilgocią. Widziałam na różnych filmikach na TikToku, możecie sobie tego poszukać, że te tańsze drzwi bardzo często po jakichś, nie wiem, 3, 4 czy 5 latach bardzo pukną, zwłaszcza jeżeli chodzi o futrynę, tak się to nazywa, ościeżnicę, zwłaszcza jeśli chodzi o ościeżnicę. Natomiast kiedy ona jest lakierowana i jest porządnie jeszcze na dole zabezpieczona, zasilikonowana, nic takiego nie powinno się wydarzać. Zgodnie z radami naszych bliskich postanowiliśmy, że wolimy zainwestować raz, a porządnie. No i dlatego właśnie padło na drzwi od DRE. Jeszcze nawiązując do tej wielkości, one są naprawdę szerokie i przez to zdecydowaliśmy się na zamontowanie w nich trzeciego zawiasu. Ten trzeci zawias doradził nam sprzedawca, wynika właśnie to z ich wagi. Nie chcielibyśmy, żeby te drzwi nam zaczęły zbyt szybko opadać na zawiasach, dlatego że ponieważ jest to wersja bezprzylgowa i ten zawias jest schowany, no to nie jest to tak łatwe w regulacji jak zwykłe drzwi, których zawias macie na wierzchu. No i stwierdziliśmy, że nie ma co ryzykować, chcemy, żeby nam służyły jak najdłużej, no i właśnie, żeby ta regulacja nie była potrzebna zbyt często. W związku z tym pojawił się ten trzeci zawias, dzięki temu powinna ta konstrukcja lepiej trzymać te 50 kilo, które na niej wisi i nie powinno się z tymi drzwiami nic dziać. Z takich ciekawostek mogę jeszcze dodać, że zamek w drzwiach to nie jest taki zwykły zamek, jest to zamek magnetyczny. Powiem wam, że na początku miałam problem z tym, że jak otwierałam te drzwi i je zamykałam, to zamykając je też łapałam klamkę w dół. Tego nie trzeba robić. Wystarczy drzwi pociągnąć i one się zamykają. Także w moim przypadku po prostu moje umysłowe ograniczenie trochę mi przeszkadzało na początku w ich użytkowaniu. Już się przyzwyczaiłam, już jest okej, ale muszę wam przyznać, że na początku miałam z tym problem. Oczywiście drzwi do pokoju są pełne, natomiast drzwi łazienkowe mają klasyczne podcięcie, taką wentylację, żeby to całe ciepełko, które produkuje biorąc prysznic, mogło z tej łazienki uciekać. No i z takich wydaje mi się już ostatniej informacji, to mogę wam powiedzieć, że jeżeli chodzi o takie drzwi, to bardzo polecam wam zrobić porządny research, zanim je w ogóle zamówicie. Jak się wejdzie na stronę DRE, bo wsłużę się moim telefonem, to jest taka zakładka, gdzie kupić. I jak wejdziecie sobie w tą zakładkę, odpala wam się taka piękna mapka. Możecie sobie zaznaczyć tutaj, gdzie jesteście, wtedy pokażą wam się wszystkie salony w waszej okolicy i bardzo, ale to bardzo polecam wam z tej opcji skorzystać. W naszym przypadku okazało się, że ta pierwsza wycena no, była bardzo niekorzystna, dlatego że to było 3,5 tysiąca za same skrzydło, jakby doszła do tego jeszcze klamka. No to mamy 2100 zł różnicy na całym zamówieniu. To jest naprawdę bardzo dużo, a te drzwi i tak już nie były tanie. Także my zrobiliśmy tak, że sobie odpaliliśmy tą mapkę i zamiast jeździć po tych salonach, to po prostu dzwoniliśmy od salonu do salonu z prośbą o wycenę tego zamówienia. Zdecydowaliśmy się na złożenie zamówienia tam, gdzie było po prostu najtaniej. I w naszym przypadku wydaje mi się, że mogę polecić wam firmę, z której usług korzystaliśmy. Był to Sykomat na terenie Warszawy, jak najbardziej wydaje mi się, i jej okolic. Możecie zamówienia składać. I taki super patent, słuchajcie, jeżeli decydujecie się na drzwi i zdecydujecie się od razu na usługę montażu, a polecam wam, jeżeli macie właśnie, zwłaszcza jeżeli wybieracie drzwi, które są bezprzylgowe, żeby nie montować ich samemu, bo trzeba się jednak trochę na tym znać, no to wtedy możecie trochę zbić, w cudzysłowie, ceny tych drzwi, dlatego że same drzwi, jak i usługa są traktowane jako jakby jedna rzecz, dzięki czemu VAT jest 8%, a normalnie gdybyście chcieli zamówić same skrzydła, no to wiadomo, VAT jest 23%, więc wydaje mi się, że warto tych oszczędności szukać, tym bardziej, że te kwoty są dosyć wysokie. Andrzejku, czy coś jeszcze powinnam dodać, czy powiedziałam wszystko? Powiedz, ile czasu czekaliśmy na drzwi i jak szybko panowie je zamontowali? A, tak. Jeżeli chodzi o takie drzwi, słuchajcie, to nie jest tak, że one leżą i na was czekają. No właśnie, trochę je sobie personalizujecie, dodajecie, nie wiem, te zamki, czy dodajecie trzeci zawias, w związku z czym to jest tak, że one są robione w momencie dopiero, kiedy wy je zamówicie.
W związku z tym czas oczekiwania jest dosyć spory, dlatego że jestem jakieś 5-6 tygodni. Tutaj o szczegółach będzie Was na pewno informował Wasz sprzedawca. Jeżeli chodzi o sam montaż, w naszym przypadku przyjechało do nas 3 panów. Mieliśmy do zamontowania 3 skrzydła i zajęło to mniej więcej 2 godziny. I muszę się czepnąć, jak zwykle. Zresztą mimo, że ogólnie polecam Wam firmę, z której usług skorzystaliśmy, ja jestem taka, że się doczepiam absolutnie każdego szczegółu. No i życzyłabym sobie, żeby fachowcy, którzy przychodzą do nas do domu i robią nam różne rzeczy, żeby pracowali czysto. Bo te drzwi, jak się im przyjrzycie, one jeszcze nie były dokładnie wymyte, są trochę brudne, po prostu są uwalone z silikonem i trzeba to po prostu doczyścić. To taka drobna uwaga. Samych drzwi się absolutnie nie czepiam, jestem z nich naprawdę bardzo zadowolona. Natomiast no tak bym chciała, żeby wszyscy byli tacy, wiecie, porządni i może wręcz pedantyczni, ale to chyba nie w tym życiu. To trzeba do pana Darka. To trzeba do pana Darka, prawda? Właśnie to jest nasz problem, że pan Darek, czyli nasz wykończeniowiec, ten, który robił nam ogólnie remont w mieszkaniu, jest po prostu, to jest taki, powiedziałabym, człowiek starszej daty, taki pedantyczny. On musi mieć wszystko poukładane, tak jak należy. Po pracy trzeba wszystko schować, odłożyć na miejsce. I on nas przyzwyczaił do tego, że wszędzie jest porządek. Ilekroć przyjechaliśmy na budowę, tutaj zawsze po prostu było tak czysto. No a potem się okazuje, że jak wchodzą inne ekipy, to nie zawsze pozostawiają po sobie w mieszkaniu taki błysk. No ale można na to przymknąć oko, wydaje mi się, dla takich efektów. Naprawdę jestem bardzo z tych drzwi zadowolona, więc gorąco Wam je polecam. Gdybyście mieli jakieś pytania, to dajcie mi znać w komentarzach. Bardzo Wam dziękuję za ten film. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, komentarz, właśnie subskrypcję. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia w kolejnym filmie. Jeszcze jedna rzecz. Mogę zrobić dokładnie to samo, co Dorota Szelonkowska w swoich programach. Zobaczcie, jak te drzwi są pięknie wykończone. Uroczy jest ten napis, niektórym przeszkadza, mi nie, ale naprawdę jak sobie pomacacie te drzwi, wszystko jest tutaj bardzo ładnie powykańczane, nie ma się absolutnie do czego przyczepić.